Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 26 sierpnia. Tarot i oczywiście karty Lenormand do, moi drodzy, sprawdzenia jako karty uzupełniające. No dobrze. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Cieszę się, moi drodzy, że odzywacie się do mnie. Oczywiście bardzo wszystkim dziękuję za maile, komentarze i wiadomości prywatne. No dobrze, moi drodzy. 26 sierpnia. 26 sierpnia. Teraz proszę, daj rady, wskazówki. Tutaj jest karta pustelnika, proszę bardzo. Troszkę blokady, wycofania, ale to nie jest zła karta, bo czegoś się tego dnia na pewno nauczymy. Tu jest jakaś wiedza, którą macie, a jak nie mamy tej wiedzy, to oczywiście chcemy się dowiedzieć. Możliwe, że jakaś konsultacja ze starszą osobą. Tu jest dużo przemyśleń. Na pewno ta osoba, która mnie ogląda w tej chwili, ma przemyślenia, ma swoją mądrość życiową. Jest tutaj oczywiście takie zapytanie tego dnia do samych siebie o poszukiwanie prawdy. Macie jakąś chęć zgłębienia jakiejś wiedzy, jakiejś tajemnicy. Tutaj karta podpowiada, aby zacząć czegoś się uczyć. To może być kurs, oczywiście szkoła, jakiegoś nowego języka, ale po trochu, tak? Małymi kroczkami do celu. Oczywiście tutaj trzeba postępować mądrze na pewno i być bardzo ostrożnym. Pewna sprawa być może się zamknie, tak? Bo tutaj jest, moi drodzy, takie zamknięcie przy pustelniku. Ja bym powiedziała blokada, ale przy tym wszystkim jest ta wiedza, jest trochę tajemnicy i być może na coś wpadniemy, coś zamkniemy trudnego w naszym życiu. Mimo że mówimy, że pustelnik to blokada, blokuje pewne rzeczy, ale czasem jest tutaj, moi drodzy, taka wizja. No oczywiście nie dla wszystkich. Oczywiście, moi drodzy, może być jakaś podróż, ale nie tylko w głąb siebie, realnie też. Może być podróż i z tej podróży też, moi kochani, możemy wyciągnąć jakiś wniosek. Tutaj tarot też podpowiada, aby każdą podróż traktować na poważnie, traktować jako cel. Na poważnie wszystko bierzmy, bądźmy mądrzy i ostrożni. Coś tutaj, moi drodzy, w sprawach zdrowotnych jeszcze powiem. Uważajmy na oczy, choroby takie oczu, uszu. No bo wiadomo, że tutaj są takie choroby genetyczne, wieku starczego, ale głównie są, moi drodzy, choroby oczu i uszu przypisane pustelnikowi. Tak dla ogółu. I oczywiście Lenormand, zobaczmy, co nam wyjaśni w tym dniu. No właśnie, kompas. A kompas wskazuje nam drogę. Możliwe, że tego dnia będzie jakaś podpowiedź, jakaś wskazówka od starszej osoby, albo czegoś się dowiecie, czytając, ucząc się. Wpadniecie na jakiś pomysł. Coś się tutaj rozwiązuje. Wyznacza się jakiś kierunek. Tak jak mówiłam, to możecie sobie wyznaczyć jakiś kierunek i to może być jakaś również podróż, jakaś wskazówka, jakiś drogowskaz. U każdego to będzie co innego, ale dotarcie do celu. Tutaj mi się przy tym kompasie pokazuje, że znajdziecie drogę jakąś, oświetlicie swoją drogę, znajdziecie tą drogę, moi mili. I o to chodzi, żeby podążać do celu i żeby być ostrożnym, ale skutecznym, ale żeby działać, tak? Nie blokujmy się, bo oczywiście
Mówimy zawsze, że pustelnik blokuje, ale do pewnego momentu, moim zdaniem. Tutaj może być blokada, która może też wyznaczyć nam coś. Blokada, która może nam coś wskazać, jakiś kierunek, drogi. Jeśli tak naprawdę albo wejdziemy w głąb siebie, usłyszymy swój głos intuicji, albo kogoś starszego, czy też przeczytamy coś mądrego, wpadnie nam do głowy jakiś pomysł, jakaś wizja. Także tutaj jest naprawdę, moi drodzy, przy tym kompasie bardzo dobra wizja, bardzo dobre czytanie. Pustelnik nie zawsze oznacza to samo. Pamiętajcie, to wszystko zależy też od kart sąsiadujących. I moi drodzy, z każdej karty, z każdej energii można wyciągnąć optymistyczne czytanie, moim zdaniem, jak najbardziej. I ja zawsze się do tego skłaniam, bo mój tarot jest intuicyjny, moje wszystkie karty są intuicyjne, ale też, moi drodzy, właśnie optymistyczne przede wszystkim. No dobrze, dziękuję za uwagę, kochani. Pozdrawiam, do usłyszenia, bo oczywiście tutaj o pustelniku można by było rozprawiać godzinami. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam serdecznie.